Czcigodni bracia kapłani, na czele z księdzem proboszczem parafii katedralnej i zarazem gospodarzem dzisiejszego święta, wszyscy umiłowani w Chrystusie bracia i siostry. Czyż można było zaplanować na rocznicę święceń kapłańskich bardziej odpowiedni tekst Ewangelii, niż właśnie ten, którego wysłuchaliśmy przed chwilą? Wobec trzykrotnie powtórzonego pytania postawionego Piotrowi przez Jezusa, czy miłujesz mnie, i to, czy miłujesz mnie bardziej aniżeli ci, musi się poruszyć coś w każdym kapłańskim sercu. Nie sposób bowiem na te pytania nie odpowiedzieć, zignorować je, udawać, że się ich nie usłyszało, nie odnieść ich do własnego życia i powołania. Tym bardziej, że zostały one zadane Piotrowi po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a więc po jakże dramatycznych wydarzeniach, które z pewnością na życiu Piotra odcisnęły swoje niezatarte znamię. Dobrze znamy jego historię. Od samych początków powołania, przez wszystkie jego gorliwe zapewnienia o wierności mistrzowi, przez jego zaparcie się Pana i łzy głębokiego żalu, aż po radość ze spotkania, kiedy zmartwychwstały, ukazał się uczniom. To przecież w jakimś sensie historia każdego kapłańskiego życia, którym trzeba przejść przez różne doświadczenia, od tych najwspanialszych, związanych z pierwszą miłością, z pierwszą gorliwością, z gotowością na wszystko dla Pana, przez chwile naznaczone trudem zmagania się sobą samym i z tym, co staje na drodze powołania, aż znowu wszystko staje się radosną służbą Panu i Jego Kościołowi. Do takiego właśnie spojrzenia na swoje kapłaństwo prowokują postawione Piotrowi pytania. Gdyby Jezus zadał je Piotrowi wcześniej, przed swoją męką i śmiercią, z pewnością uczeń odpowiedziałby na nie szybko i z entuzjazmem, tak jak wtedy w Wieczerniku, w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy ochoczo zapewniał Piotr: życie moje oddam za ciebie. Ale teraz jest inaczej. Ognisko, na którym Jezus przygotował dla apostołów rybę po obfitym połowie, przypełniało może Piotrowi inne ognisko, to z dworu Annasza, kiedy zaprzeczał, że zna Jezusa, że należy do grona Jego uczniów. Stąd pewnie odpowiedzi Piotra są teraz o wiele skromniejsze, wypowiadane z namysłem, poczuciu wagi każdego słowa. Teraz bowiem szło o nowe wyznanie tej miłości, o powierzenie nowej misji. Już się nie ścigał z innymi. Choćby wszyscy zwątpili w ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Teraz może powiedzieć tylko tyle, że kocha Jezusa. Ale jak bardzo? O tym wie tylko Jezus. Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Czy może Piotr, a za nim każdy, kto od Pana usłyszał paś owce moje, powiedzieć coś więcej? Niczego więcej Pan nie oczekuje od swoich kapłanów, ani w tej chwili, ani w przyszłości, jak tylko tego, by go miłowali. Ta miłość da siłę potrzebną do wszystkiego.
Tę miłość Ojciec Święty Franciszek w swojej ostatniej adhortacji apostolskiej, Gaudete et Exultate, nazwał świętością. Zachęcając nas do bycia świętymi, nie chcąc przy okazji nikogo świętością przestraszyć, papież podaje jakże prostą definicję świętości. Jest nią nic innego, jak życie pełnią miłości. Tej miłości, która nas upodabnia do Chrystusa i czyni nas niejako jedno z Chrystusem. A jeśli nawet i to wydaje się komuś zbyt trudną mową, Ojciec Święty podaje konkretne i jakże bliskie życiu przykłady, pisząc o świętych sąsiedztwa. Nie myślimy tylko o tych, którzy są już beatyfikowani czy kanonizowani. Duch Święty rozlewa świętość wszędzie, w świętym i wiernym ludzie Bożym. Lubię dostrzegać świętość w cierpliwym ludzie Bożym, pisze papież, w rodzicach, którzy z wielką miłością pomagają dorastać swoim dzieciom, w mężczyznach i kobietach pracujących, by zarobić na chleb, w osobach chorych, w starszych zakonnicach, które nadal się uśmiechają. W tej wytrwałości, aby iść naprzód dzień po dniu, widzę świętość Kościoła walczącego. Jest to często świętość sąsiedztwa, świętość osób, które żyją blisko nas, są odblaskiem obecności Boga. Świętość osiąga każdy na swojej drodze, jak mówi Sobór Watykański II. Nie chodzi przy tym o kopiowanie czyjejś świętości, ale o rozpoznanie swojej drogi. Chodzi o to, żeby każdy z nas wydobył z siebie to, co ma najlepszego, to, co najbardziej osobistego Bóg w nim umieścił, a nie marnował sił, usiłując naśladować coś, co nie było dla niego pomyślane. Świętość jest także dla ciebie, powiada papież Franciszek. I pisze dalej, żeby być świętymi, nie trzeba być biskupami ani kapłanami, odwołując się do pokusy sądzenia, że świętość jest zarezerwowana tylko dla tych, którzy mają możliwość oddalenia się od zwykłych zajęć, aby poświęcać wiele czasu modlitwie. My to dobrze wiemy, że wszyscy są powołani, by być świętymi, żyjąc z miłością i dając swe świadectwo w codziennych zajęciach tam, gdzie każdy się znajduje. Ale czy nie ciąży na nas, kapłanach, w pewien sposób owa pokusa sądzenia, obecna przecież w powszechnym myśleniu o kapłaństwie, że świętość jest zarezerwowana zwłaszcza dla nas? Idąc więc za zachętą Ojca Świętego, może warto się z tym swoim kapłańskim życiu zmierzyć. I to zmierzyć po raz kolejny, bo przecież to nie pierwsze wołanie o świętość. Wystarczy przypomnieć, jak w Starym Sączu u stóp klasztoru świętej Kingi wzywał nas święty Jan Paweł II. Nie lękajcie się chcieć świętości, nie lękajcie się być świętymi. Jak działa świętość? Przede wszystkim przez zażyłość z Bogiem oraz naśladowanie Chrystusa. Dalej przez bezgraniczne umiłowanie ludzi i oddanie się ich prawdziwemu dobru. Świętość działa przez miłość Kościoła, który jest święty i pragnie, by wszystkie jego dzieci były święte.
Droga do świętości wiedzie przez modlitwę, której nic nie zdoła zastąpić, która czyni nas przyjaciółmi Jezusa, upodabniając coraz bardziej nasze serce do Jego serca. Najlepszą szkołą świętości jest sprawowana przez nas codziennie Eucharystia, ukazująca w całej pełni Syna Bożego, który stał się całkowicie bezinteresownym darem. To prawda, świętość nie jest przywilejem niewielu, lecz celem, który Bóg stawia przed każdym z nas. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie, powie święty Paweł w liście do Tesaloniczan. Nikt z powołania do świętości nie może się czuć wyłączony ani zwolniony, bo jest ono Bożym przykazaniem. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, czytamy w Księdze Kapłańskiej. Każdą rocznicę święceń kapłańskich uświadamiamy sobie, jak szczególnym i wielkim darem zostaliśmy obdarowani. I to bez żadnych naszych zasług. Przypominamy sobie, że kapłaństwo otrzymaliśmy nie dla siebie, ale dla Kościoła, dla wszystkich ludzi. Jeśli szczęśliwie pokutuje wśród wiernych pokusa sądzenia, że w jakimś sensie świętość jest zarezerwowana dla biskupów i kapłanów, to musimy to potraktować bardzo poważnie i uczynić wszystko, by być świadkami Syna Bożego wobec każdego człowieka, w każdym czasie i we wszystkich okolicznościach. Drodzy bracia, przeżywający kolejną rocznicę swoich kapłańskich święceń, wszystko to wymaga, aby każdy z nas w wypełnianiu swej posługi i w całym swoim życiu był naprawdę człowiekiem Bożym. Jeszcze raz wracam do tej prostej definicji papieża Franciszka. Świętość to życie pełnią miłości. Tej miłości, która nas upodabnia do Chrystusa i czyni nas jedno z Chrystusem. Posługa uświęcania wymaga świadectwa świętego życia. Nasza świętość to nie tylko kwestia osobista, ale ma zawsze służyć dobru wiernych. Od tego zależy skuteczność spełnianej przez nas posługi. Nie ma innego, lepszego i mocniejszego potwierdzenia tego, czego nauczamy. Nie zdołamy dzisiejszego człowieka przekonać wyłącznie słowami. Dzisiaj może cokolwiek zdziałać tylko świętość. W obliczu świętości ludzie jeszcze wierzą, klękają i modlą się. Gdy przechodzi święty, przychodzą wszyscy. Jezus stawia nam dzisiaj powtórnie pytanie, czy mnie miłujesz? I oczekuje od każdego z nas nowego, to znaczy aktualnego na dziś wyznania. Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Za tą odpowiedzią niech idzie następne pytanie, które musi sobie każdy postawić. Co mogę ja zdziałać przez swoją świętość? Pokorne i wytrwałe dążenie do świętości jest naszym powołaniem. Każdy, kto został wyświęcony, aby być kapłanem Kościoła, nie ma innego wyboru. Nie ma innego wyboru. Amen.